jest łatwy film do nagrania. Prawda jest taka, że odwlekałam nagranie tego filmu bardzo długi czas. Dlatego, że to nie jest do końca temat, o którym chcę rozmawiać. Wiedziałam, że tak będzie. Wiedziałam, że tak będzie, że usiądę do nagrania tego filmu i wszystkie emocje powrócą. A minęło już 3 miesiące. To i tak dalej na samą myśl o tym. Po prostu nie da się powstrzymać łez. To nie jest tak, że ja płaczę całymi dniami, bo no wiadomo, muszę zajmować się dzieckiem. Mam różne inne rzeczy do robienia i wtedy się o tym nie myśli, jest ok, ale kiedy przychodzi taki czas, najczęściej wieczorem, jak już dziecko śpi, jak człowiek idzie do łóżka, to wtedy zaczyna myśleć. Także tak naprawdę od 3 miesięcy, może był tylko jeden dzień, kiedy tak naprawdę spałam normalnie w nocy, bo ciężko mi zasnąć, idę spać i po prostu nie mogę. Jakiś czas temu zniknęłam z YouTube'a i ci z Was, którzy śledzą mnie na Instagramie, to pewnie wiedzą, co się stało. W zasadzie to wszystko potoczyło się tak bardzo szybko. Jednego dnia rozmawiałam z moimi rodzicami, wszystko było ok, natomiast dzień później dostaję wiadomość od mamy, że musi mi o czymś powiedzieć. Okazało się, że mój tata miał udar. Mój tata, który był człowiekiem generalnie zdrowym, jakoś tak za bardzo nie narzekał, ale zawsze taki, wiecie, zadowolony z życia i taki z krzepą. Po prostu pamiętam, jak byliśmy w grudniu w Polsce, to pomagał mi dźwigać nawet wózek na pierwsze piętro w bloku. Wiadomo, windy nie ma, więc pomagał mi dźwigać wózek. No po prostu nosił Oliwię na barana, był pełen życia. Zresztą widzieliście to w tych filmikach. Dzieliłam z Wami zdjęcia z naszej sesji grudniowej, także to w ogóle zrządzenie losu takie cudowne, że udało nam się tę sesję w grudniu właśnie zrobić. Bo teraz dzięki temu mamy przepiękne wspomnienia i zdjęcia, aby na nie patrzeć. Żałuję tylko, że nie nakręciłam więcej filmików wtedy w grudniu, bo tak naprawdę mam tylko jeden filmik, jak tata bawi się z Oliwią. Także mój tata dostał udaru, pojechał do pracy i w zasadzie 2 godziny później po prostu zaczęła boleć go głowa. Później zaczęła mu drętwieć, paraliż nastąpił jednej strony ciała. Jeżeli chodzi o udar, to jest bardzo ważne, żeby pomoc nadeszła szybko, i w zasadzie mój tata dostał pomoc bardzo szybko, ponieważ od razu już karetka tak naprawdę po paru minutach była w zakładzie pracy, zabrano go do szpitala. Niestety okazało się, że leki przeciwzakrzepowe, które dostał, nie odblokowały tam jednej tętnicy, czy żyły, ja już teraz nie pamiętam. Musiał mieć operację usunięcia jej, operacja podobno przebiegła pomyślnie, natomiast później się okazało, że pojawił się obrzęk mózgu i mój tata dostał 2. udaru w szpitalu, kiedy nadal był nieprzytomny. I był to właśnie wylew krwi do mózgu i niestety ten wylew był tak duży i obrzęk był tak duży, że po prostu mój tata nie przeżył. My postanowiliśmy polecieć do Polski. To było jakoś na początku marca, postanowiliśmy polecieć, bo cały czas wierzyliśmy, że tata się obudzi i wiedziałam, że po udarze różnie bywa, różnie niektórzy ludzie tracą zdolność do komunikowania się, do rozumienia mowy, do mówienia, jeżeli następuje paraliż, może być jakaś część bezwładna, więc postanowiliśmy, że polecimy do Polski, że Tomek będzie pracował właśnie z domu zdalnie, a jak tata się obudzi, to po prostu pomożemy mamie. Dzień przed naszym wylotem, w zasadzie, jak już miałam nas pakować tego dnia, okazało się, że mój tata niestety, ale zmarł. Także lecąc do Polski, już wiedzieliśmy, że lecimy na pogrzeb.
Wiecie, to jest bardzo ciężkie, bo człowiek ciągle zadaje sobie pytania, dlaczego? Bo tak naprawdę mój tata był naprawdę bardzo dobrym człowiekiem i takim uczynnym i zawsze uprzejmym dla wszystkich i o nikim tak naprawdę nie wypowiadał się źle. Po prostu w naszym domu też zawsze, wiecie, wszystko było dobrze, bo różne są domy i... A u nas wszystko było okej, w naszym domu nigdy nie było awantur, po prostu mój tata był dla mnie bardzo dużym autorytetem. Wiem, że był bardzo dumny też ze mnie, z mojego brata. I po prostu wiedząc, że mamy malutkie dzieci i tak bardzo byśmy chcieli po prostu, żeby tata w ich życiu uczestniczył. Ostatnio oglądałam właśnie jakąś bajkę z Oliwią i tam na łożu śmierci umierająca babcia powiedziała do wnuczki, że teraz już zawsze będę z tobą. Wiecie, to są takie słowa, bo tego się w ogóle nie czuję. Szczerze mówiąc, przez ten czas, kiedy byliśmy w Polsce, codziennie chodziłam do mamy i nawet chodziliśmy na cmentarz tak naprawdę, co tydzień, co sobotę szłyśmy na cmentarz, to tego się w ogóle nie czuję. Idzie się na cmentarz, widzi ten grób i w ogóle się nie czuję tego, że tam jest mój tata. Choćbym nie wiem, ile łez wypłakała. To i tak nie wróci i szczerze mówiąc uważam, że to jest tak niesprawiedliwe i nie potrafię tego zrozumieć. Wiem, że szukanie zrozumienia nie ma sensu, ale po prostu ciężko to jest zrozumieć. Ciężko jest zrozumieć, że osoba, z którą się rozmawiało dzień wcześniej, po prostu takie poczucie, że ta osoba na to nie zasłużyła i też... My na to nie zasłużyliśmy, ale z drugiej strony to też przypomina o tym, jak ważny jest każdy dzień i że trzeba doceniać to, co się ma. Wiem, że wielu z was komentowało na Instagramie, że czytając o tym i o moim bólu, to przypomina im o tym, żeby właśnie zadzwonić do swoich rodziców i żeby docenić te chwile, które się ze swoimi rodzicami spędza. Także mam nadzieję, że więcej osób w tym momencie pomyśli o tym, żeby do swoich rodziców zadzwonić i z nimi porozmawiać i spędzić czas razem, po prostu póki ten czas jeszcze jest. Chciałam nagrać ten filmik, dlatego że planuję nagrywać dla was kolejne filmy i vlogi. Obiecuję, że one nie będą takie płaczliwe. Nagrałam dla was już w poniedziałek vlog i był całkiem przyjemny, muszę przyznać. Także nagrywanie tych vlogów zdecydowanie po prostu odciąga mnie od myślenia o różnych rzeczach, więc vlogi na pewno się będą pojawiać i te inne różne filmy, które wam obiecałam. Ale chciałam nagrać ten film, żeby wyjaśnić, skąd taka przerwa, co tak właściwie się stało, także już wiecie, że mam żałobę. I też pytania, które często się pojawiały właśnie, bo na Instagramie mówiłam o tym, że, że tak powiem, utknęliśmy w Polsce. Lecąc do Polski kupiliśmy bilet powrotny, mieliśmy wracać za 3,5 tygodnia. Tak nie bardzo wiedzieliśmy, na jak długo kupić bilety, bo jednak cały czas myśleliśmy o tym, że tata się obudzi i że będzie mu potrzebna pomoc. Potem, gdy lecieliśmy już do Polski tak naprawdę, to sytuacja z koronawirusem jeszcze nie była taka tragiczna, że tak powiem, i normalnie przylecieliśmy, chcieliśmy ograniczyć ryzyko właśnie, bo najgorsze są te pobyty na lotniskach. Sam lot samolotem nie jest najgorszy, dlatego że tam nieustannie jest filtrowane powietrze, ono jest względnie czyste, natomiast lotniska są najgorsze, więc chcieliśmy ograniczyć po prostu przesiadki i w ten sposób zrobiliśmy tak, że po prostu od nas pojechaliśmy do Los Angeles wynajętym samochodem i polecieliśmy lotem bezpośrednim do Warszawy i później z Warszawy również przyjechaliśmy samochodem już do domu, do rodziców. I w tym momencie, jak zaczęły się pojawiać wiadomości o tym, że będą zamykane granice, to chcieliśmy wrócić tak naprawdę na drugi dzień po pogrzebie i kupiliśmy bilety na ostatnią chwilę, na drugi dzień. Natomiast wtedy granice niestety o północy zostały już zamknięte, więc nie byliśmy w stanie wylecieć z Polski. I zostaliśmy i tak naprawdę no 2,5 miesiąca byliśmy w Polsce. Granice wiem, że dopiero otwierają, czy już otworzyli teraz jakoś, ale też nie tak do końca. My wróciliśmy do Stanów 24 maja. Zrobiliśmy to w ten sposób, bo też pojawiały się pytania, jak nam się to udało, po prostu, że wróciliśmy do domu, do Stanów. Powrót do Stanów jest możliwy dla obywateli, dla posiadaczy zielonej karty, a także w celach biznesowych. My mamy zielone karty,
Oczywiście lotów z Polski międzynarodowych nie było, więc wynajęliśmy samochód na lotnisku w Katowicach i po prostu pojechaliśmy do Berlina. Dość długa to była podróż i męcząca, dlatego że pojechaliśmy samochodem w sobotę. Przespaliśmy się w hotelu, co też oczywiście musieliśmy wcześniej zadzwonić do hotelu, upewnić się, że będziemy mogli pokój wynająć. Na miejscu poproszono nas o jakieś właśnie dokumenty potwierdzające, że lecimy w celach biznesowych, ale wyjaśniliśmy sytuację, było mówione, że dzwoniliśmy, pytaliśmy się, czy jesteśmy po prostu przejazdem do domu. Pozwolono nam w tym hotelu zostać i na drugi dzień rano wylatywaliśmy z Berlina z przesiadką w Amsterdamie, znowu do Los Angeles i później z Los Angeles musieliśmy znowu jechać 6 godzin samochodem wynajętym do domu, także to była bardzo długa i męcząca podróż, ale dotarliśmy do domu, jesteśmy na miejscu, jest ok i no to jest jednak komfort bycia w swoim domu, bo niby z rodziną było ok i jest super i bardzo się cieszę, że mogłam te 2,5 miesiąca spędzić z mamą, bo to był na pewno najcięższy czas dla nas wszystkich i bycie razem w tym czasie to naprawdę było bardzo korzystne dla nas wszystkich. Też Oliwia jest w takim wieku, że po prostu no bardzo zajmowała czas nam wszystkim i po prostu łatwiej było przez to przejść. Natomiast no, o mały włos byśmy z Berlina nie wylecieli, dlatego że na lotnisku okazało się, że zmienione zostały pewne normy odnośnie tego, co można wziąć ze sobą na pokład i okazuje się, że można wziąć tylko jeden bagaż podręczny, czy na przykład torebkę tylko, a walizki małej już nie i nie chciano nas po prostu przepuścić przez kontrolę bezpieczeństwa, a wszystkie te osoby, które obsługiwały check-in, gdzie zostawia się bagaż, gdzie się bagaż nadaje, wszystko to już było pozamykane i nam po prostu nie miał kto przyjąć tego bagażu. Tu nas nie chcieli wpuścić. W końcu zadzwoniono po policję. Policjant pozwolił nam z tymi bagażami jednak przejść. To już było 20 minut przed odlotem. Naprawdę takie problemy nam robili, aż się popłakałam na lotnisku, bo jednak dużo czasu nam zajęło to, żeby dotrzeć na to lotnisko i nam na miejscu mówią, że nas nie wpuszczą, bo mamy o dwie walizki za dużo i powinniśmy je nadać, a nie wnosić na samolot. Ale na szczęście policjant okazał się wyrozumiały i pozwolił nam na ten samolot z bagażem wejść, także jest ok. Podróż była długa, ale wiedzieliśmy, że gdzieś tam jest światełko na końcu tego tunelu i w końcu dotrzemy do domu, także po prostu, że tak powiem, popłynęliśmy z nurtem i tak bardziej, no już obojętnie co będzie, to będzie. Robiliśmy co mogliśmy, oczywiście w maseczkach, w samolocie. Pokazywałam Wam, była relacja na Instagramie. Samolot był praktycznie pusty. Obok nas trzy rzędy do przodu, trzy rzędy do tyłu, po bokach w ogóle nie było nikogo, także ludzie spali wyłożeni na czterech na przykład siedzeniach, bo ludzie byli, lecieli oczywiście, ale ten samolot był bardzo pusty i tak jak mówię, wszyscy leżeli, po prostu spali, nikt nie chodził po samolocie. Też stewardzi nie chodzili po samolocie, tylko każdy pasażer, który miał wykupiony bilet, miał na swoim przydzielonym siedzeniu paczkę, taką wielką torebkę, którą Wam też pokazywałam na Instagramie, wypełnioną wodą, przekąskami na całą długość, na cały czas trwania lotu. Więc w ten sposób po prostu stewardessy nie chodziły po samolocie, żeby rozprowadzać, roznosić jedzenie, tylko każdy miał, że tak powiem, swój przydział. Później chodziły tylko z posiłkiem ciepłym, ale to szybciutko rozniosły i już tyle. Tak naprawdę ludzie nie bardzo chodzili po samolocie, każdy musiał mieć na sobie maseczkę, także w trakcie całego lotu 11-godzinnego trzeba mieć na twarzy maseczkę, z wyjątkiem, gdy no się je, wiadomo. Ale tak to, takie szły komunikaty, ograniczać przemieszczanie się, cały czas maseczka na twarzy, oczywiście no cały czas też dezynfekowaliśmy ręce i było ok. Tak naprawdę dotarliśmy do domu, żadnych symptomów nie mieliśmy, oczywiście po powrocie do domu przez 2 tygodnie mieliśmy tak zwaną kwarantannę, to nie jest przymusowa kwarantanna, to nie jest tak, że policja przyjeżdża do domu i sprawdza, czy faktycznie jesteście, ale no to jest taka zalecana kwarantanna tutaj przez CDC. Brakło mi miejsca na karcie, więc musiałam tutaj co nieco pousuwać. Więc tak, wiecie już co się stało. Znacie historię, jak wyglądała nasza podróż, jak wyglądał powrót. Jeżeli chodzi o jakieś objawy chorobowe, to takich nie mieliśmy. Tak naprawdę nie robiliśmy też testu, więc nie wiem, czy załapaliśmy tego wirusa gdzieś, czy nie, ale jakby wszystko było ok.
Więc to tyle w zasadzie chyba o ten filmik, bo chodziło o tak naprawdę tylko taki update, co się wydarzyło, jak to wygląda. No na chwilę obecną jesteśmy w domu, Tomek pracuje z domu. Z Oliwią wychodzimy na dwór, bo wychodzimy na spacery 2 razy dziennie, ale no to są spacery raczej takie samotne, że tak powiem, rodzinne. Natomiast jak idę z jakąś koleżanką, a w sumie dzisiaj byłam właśnie na spacerze z koleżanką, to w maseczkach i zachowujemy dystans, także staramy się jak możemy. Natomiast no, trzeba się po prostu nauczyć żyć w tej nowej sytuacji. Mam nadzieję, że u Was jest wszystko w porządku, że jesteście zdrowi. Ja wiem, że mnóstwo ludzi choruje i mnóstwo ludzi niestety, ale umiera w związku z wirusem, więc takich osób w żałobie jak ja na pewno jest dużo więcej, więc mam nadzieję, że jakoś się tam trzymacie i że no, że będzie tylko lepiej. Ktoś bardzo pięknie mi napisał pod właśnie zdjęciem na Instagramie, że ten ból nigdy nie mija, tylko nauczymy, tylko uczymy się z nim po prostu żyć i trzeba w to wierzyć, że będzie z czasem trochę łatwiej i jak też inna osoba napisała, wierzyć, że zobaczymy się po drugiej stronie tęczy. To też mi się bardzo spodobało, bo to, że zobaczymy się w niebie, czy to w to nie wierzę, ale może po drugiej stronie tęczy. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że no ciężko powiedzieć, że spodobał Wam się ten filmik, ale mam nadzieję, że doceniliście fakt, że tutaj z Wami parę słów zamieniłam. Tak jak mówię, kolejny vlog powinien już być tylko lepszy. Także oczywiście, jeżeli nie śledzicie mnie na Instagramie, to bardzo, bardzo serdecznie zachęcam Was, abyście to zrobili, dlatego że jest mnie tam ostatnio znacznie więcej i dzielę więcej z naszego codziennego życia i też dzielę się tymi materiałami, na którymi bazujemy z Oliwią. Także bardzo serdecznie Was tam zapraszam. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. Do zobaczenia wkrótce.